narodu, doda wiary w naszą drogę. To był okres jakby buntu młodzieńczego, bycia może troszeczkę innym niż reszta społeczeństwa. Wszyscy byliśmy z jednego podwórka. Chłopacy padli wcześniej na pomysł, żeby założyć kapelę. Początki były ciężkie. Jak zawsze. Metodą prób i błędów dochodziliśmy, kto ewentualnie na jakim instrumencie miałby grać. Pojawiła się też tam grupa Śmierć Kliniczna i to już w ogóle był jakby początek. Deserter, Abaddon, to jest rejestracja. Ale to była też Cena, Moskwa, WC, Sedes. Dużo grup, których dużo, dużo polskiej muzyki przede wszystkim. Lata 80. to bunt punk rocka, wybuch, ekspansja, pierwsze Jarociny. Z zachodu, no to wiadomo, Sex Pistols, Exploited. Stoi punkowiec, stoi pod ścianą, stoi samotnie, stoi z gitarą. Punk jest sam, choć wokół ludzi full, oddziela go po prostu wielki mur. To nie było barw kolorowych, na przykład punki byli jakimś zupełnie zjawiskiem. Pamiętam takich kolegów z bloku, w którym mieszkałem, gdzieś chyba w 81 roku, który wpinał w ubikacji w szkole podstawowej agrafkę w policzek i mówił, że za niedługo szkoła będzie należała do nas. No to pchnęła mnie w to właśnie ta PRL-owska szarość i ta brzydota, beznadzieja i jakieś takie brak kolorytu w życiu. Tak naprawdę nikt, kto nie żył w tamtych latach i nie przeszedł powiedzmy zbliżonej drogi, nie jest w stanie zrozumieć, czym jest na przykład pójście do szkoły, nie wiem, z obciętych włosach postawionych albo z jakimś tam bzdurnym napisem na koszulce. Jakiejś takiej inności, coś co dzisiaj wydaje się banalne, jak patrzę na chłopców z irokezami na ulicach. Nie wiedzą nawet, ile bólu czasami kosztowało to, żeby takie fryzury mogli teraz nosić. No to ten punk rock to była jedyna ostoja czegoś prawdziwego, świeżego, twórczego. Niesamowita ekspresja artystyczna i to po prostu strasznie ciągnęło. No i Kompania to był jeden z tych zespołów, jak upadł Abaddon, to się zrobiła w Bydgoszczy taka pustka. I Kompania w pustkę weszła. W Afganistanie, ciągle pytanie. Wystarczyło pójść na koncert, zobaczyć na przykład chłopaków z Kompanii Karnej, którzy nie za bardzo umieli grać, ale, że tak powiem, niewiele sobie z tego robili, po prostu wychodzili. W latach 80. dla nas punk rocku było dużo, że świetnie. No, takie fascynujące koncerty do dzisiaj będą elektryzujące, ale z drugiej strony było wiele, co nam się nie podobało. Była straszna agresja na koncertach, było dużo, tak naprawdę, takiej prymitywnej nietolerancji na koncertach, nie? Dużo przemocy, której nienawidziłem i nienawidzę dalej zresztą. Pamiętam, w radiu hardcorskim poleciał, jak poleciał utwór punkowiec, kojarzony, główny numer kojarzony z pierwszą kompanią, to wtedy informacja o zespole poszła w Polsce. Dostaliśmy kasetę do audycji, którą w programie trzecim, lata 87 rok, to prowadził Tomek Lipiński. No, puścił dwa numery. Okazało się już tak z czasem, że jednak tych odbiorców naprawdę było sporo. Każdy zespół, który wtedy grał, no miał fanów. Miał fanów, stawał się osiedlowo, czy tam na dzielnicy, czy w mieście, stawał się jakoś tam głośny, no bo to jednak było coś, ej, no on ma zespół, gra, coś, no wiadomo. No. Jestem panem, jestem robotnikiem, nie ma żadnych praw, ma tylko obowiązki. Jestem panem, jestem robotnikiem, nie ma żadnych praw, ma tylko obowiązki. Jarocin przede wszystkim to był konkurs młodych kapel. Leżąc w namiocie słuchaliśmy radia i tak się właśnie dowiedzieliśmy, że zostaliśmy zakwalifikowani do Jarocina, do konkursu. Wtedy robiły wrażenie, trafiały do młodych ludzi, ten bunt był,
ta niezgoda na tą rzeczywistość, a rzeczywistość lat 80. była beznadziejnie badziewna, straszną marazm po stanie wojennym, bo po prostu to nie były fajne rzeczy. Każdy, kto wyglądał tak jak my wtedy, miał problem z systemem. Każdy miał problem na ulicy, więc niejednokrotnie nam się zdarzało, że wchodząc pod rondo nas spisywali, pod rondem nas spisywali, jak wychodziliśmy spod tego ronda, to nas spisywali. Wszechobecne kolejki za Bóg wie czym, za wszystkim kawą, mięsem. Co to jest tak, że żeby nagrać cokolwiek, trzeba mieć zgodę cenzury. Bo inaczej nie wpuszczali do studia nagraniowego. I no, żeby nagrać pierwszą płytę, to 7 lat nam zajęło, żeby dostać te wszystkie zgody. Więc jakby wiesz, no ktoś nie miał cierpliwości, zespół się rozpadał. Aczkolwiek faktem jest, że Kukuryku jako, jeszcze jako fanzin, to był chyba 88 rok, dostaliśmy nagrodę Komitetu, Podziemnego Komitetu Solidarności właśnie Kultury. Oni nam dali wtedy jakąś tam sumę pieniędzy i to dzięki temu mogliśmy wydać następny numer. No, w ogóle wtedy w dużej mierze uratowało. Także wiem, że to, co się wtedy działo, jeśli chodzi o nas, to był tak zwany trzeci obieg po prostu. Nie były to wydawnictwa oficjalne, ale jednocześnie nie były to wydawnictwa podziemne, polityczne, związane z Solidarnością. To było jeszcze coś troszeczkę innego, także dystansującego się zarówno od jednej, od drugiej strony, jeśli chodzi o politykę, a bardziej nakierowane właśnie na sprawy muzyki, zabawy, ale również też idei związane z tą muzyką. Z Jarkiem zaczęliśmy wydawać tą gazetkę o nazwie Anty, która była jakby takim naszym młodzieżowym, troszeczkę bardziej muzycznym, ale odpowiednikiem na ten drugi obieg taki, bo tak naprawdę nie byliśmy związani ani z tymi, którzy rządzili wtedy, ani jakby z Solidarnością. Ja sam nawet nie wiem, do których mi było bliżej tak naprawdę. Takie zespoły jak my nie mogły zarabiać pieniędzy. To znaczy, no, czy przychodziło 1000 osób na koncert, czy 20, dostawałeś 100 zł, nie? A moim zdaniem lata 80. to chyba byliśmy naprawdę w czołówce światowej. Gdyby wtedy zespoły mogły płyty nagrywać, to po prostu co zespół to był zajebisty. I to wiesz, no może mi się tak zdawało, bo byłem młody i w tym siedziałem. Ale tak jak sobie dzisiaj, wiesz, tak czasami jakieś stare nagrania dobre, to naprawdę każdy zespół miał swój charakter i to było kapitalne. Każda forma, gdzie byśmy się nie pojawili, to mieliśmy jakiś kłopot. Zawsze mieliśmy kłopot. Jeżeli nie z normalnymi ludźmi, a ci normalni ludzie w pewnym sensie też byli wtedy dla nas systemem, bo postrzegali nas jak jakichś idiotów i idąc ulicą czułeś nienawiść od tych ludzi bijącą. I tak naprawdę nie zawsze musieli mieć założone mundury, nie zawsze musieli być, nie wiem, takimi faktycznymi przedstawicielami systemu, żeby być tym systemem. No i w miejscu, gdzie mieliśmy próbę, nagle pojawił się pan, który się z nami chciał spotkać. Przedstawił się nam, że jest jakby z jakiejś komórki, która patrolowała młode grupy. Tak naprawdę na jeden koncert, świeżo po tej akcji, zmieniliśmy nazwę na Regres. W samym koncercie ludzie i tak krzyczeli. No właśnie, kompania Garnet i to wszystko ładnie tak jakoś. Już na następnym koncercie wróciła stara nazwa. Tak naprawdę już nie było żadnych problemów, może dlatego, że właśnie to już był schyłek tych komórek właśnie, które chyba nie miało sensu już wtedy. No to było krótko przed okrągłym stołem. Ogólnie to wszystko jakby upadło, prawda, wyszła na jaw, czyli no dalej o tym samym śpiewać, to już sami stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Chodziło mi o to, że
tamtym momencie punk stał się takim synonimem plastikowej naszywki gumowanej, jakby sprzedaną częścią tego wszystkiego, tymi zespołami na tych rozkładanych łóżkach, tymi piosenkami o niczym. Otworzyły się możliwości, dostęp muzyki z zachodu właśnie. Jak dzisiaj co MP3 się ściąga z internetu, to mi się napy muzyki, oprócz koncertów, których faktycznie było sporo, kojarzy z pirackimi kasetami, które były wszędzie dostępne. Bad Brains, Black Flag, Minor Trade. Nie, mi się kojarzy chociażby fakt, że w Bydgoszczy grał zespół Green Day, kiedy jeszcze w ogóle nie był znanym zespołem. I to też występował w ramach właśnie sceny hardkorowej. Wtedy było tak, że jak kapela jakaś przyjeżdżała z zachodu, jakakolwiek, czy ze Stanów, czy z zachodu Europy, to było pewne, że na nią się zejdzie pół miasta, a przyjedzie jeszcze drugie pół Polski. To znaczy ten początek jakby hardkora w Polsce był bardzo szeroko pojętą muzyką, bo tam naprawdę wpływy i mieszania były ogromne, różnych rzeczy, różnych stylów. Ta muzyka się rozwijała w wielu różnych miejscach w Polsce, zawsze trochę inaczej, bo ci coś usłyszeli takiego, ci coś takiego, jakby wiesz, nie było komunikacji, bo nie było jak, no nie było, wiesz, no dzisiaj się przesyła, wiesz, pliki, nie, a wtedy nie było nic, tylko poczta analogowa. I to zaczęło właśnie też pasować zespoły typu Apatia na przykład, HCP wcześniejsze. To też były zespoły, które były w tej estetyce punk rockowej, ale to było właśnie, to tak jest bardzo ulotne, to było to, co się nazywało hardcorem, taka Apatia. To był taki hardcore, punk rock, wszystko jedno, ale to miało przekaz, to miało coś tam, z czymś tam walczyć. Ale oni gdzieś tam używali w nazewnictwie tego hardcore, tego takiego, to miało nas po prostu odróżniać, to miało być jakieś takie słowo, wytrych, które będzie dla masy będzie nie do końca zrozumiałe. Kukuryku w ogóle pojawiło się w 85 roku, od tego momentu ten fanzin zaczął działać i on dość szybko właśnie zaczął sterować w stronę tej sceny bardziej hardkorowej. Tak, te numery, które wychodziły już od 87 do 90 roku, były zdecydowanie właśnie zorientowane na tworzenie tej sceny w Polsce i popieranie tych zespołów. Nazwy Schizma, bo sytuacja była taka, że już jakby wprowadziliśmy w życie nową muzykę, ale graliśmy to jeszcze pod nazwą Kompanii Karnej. Poszliśmy krok dalej, czyli powiedzieliśmy, ok, my jesteśmy hardcore, my mamy inne cele, chcemy coś inaczej. Wyklęto nas, bo tam jakieś straciliśmy. Nie chcąc dalej tkwić w takim układzie, że możemy być podejrzewani o oszukiwanie fanów, którzy przychodzą na nasze koncerty jako Kompania Karna. Stwierdziliśmy, że najbardziej rozsądną wyjściem z tej sytuacji będzie zmiana nazwy. Sama nazwa też nie jest przypadkowa, bo schizma znaczy rozłam. Rozszerzyło się jakby grono znajomych. Poznaliśmy Marcina Kornaka, który pisał nam teksty. No, pierwszy koncert z Schizmy był zarazem jakby ostatnim koncertem Kompanii Karnej. Zagramy jakby ostatni koncert Kompanii Karnej, grając właśnie numery Kompanii. I zagramy kilka nowych numerów jako Schizma. Znaliśmy ludzi z Warszawy. Chodzi mi konkretnie o wydawnictwo Kukuryku. To był naprawdę poważny fanzin na te czasy. Oprócz tego, że to była gazetka, to oni również wydawali materiały muzyczne na kasetach, wtedy jeszcze.
także jakiś wywiad plus nagranie. I to naprawdę też spowodowało, że tych koncertów było wiele. Następną płytą, kasetą też również. Kasetą była kaseta chyba koncertowa, którą wydał Kukuryku. A pierwsze wydawnictwo z Kismy, które myśmy zrobili, to była kaseta Live in Torun, to był jeszcze ten poprzedni skład z Kismy, który zasadniczo był jeszcze kompanią karną. To były w ogóle początki same wydawnictw kompaktowych w Polsce w ogóle. A już nie mówiąc o wydawnictwach niezależnych. Jedna z pierwszych załóg, która, że się tak wyrażę, się postawiła, przynajmniej takie zawsze miałem wrażenie, tego mieliście opinię, że jakby jakaś przemoc, to chłopaki i koledzy chłopaków robią porządek. To były pierwsze takie załogi, które rzeczywiście postawiły no jakby taką tamę tej przemocy, która się rozwijała pod koniec lat 80. na koncertach. Nie, no to świetnie. No my graliśmy to na tym koncercie właśnie tej rocznicy, nie? Gdzie kompania się przekształcała wszystko, nie? Nie, no właśnie Schizma to była taka przesympatyczna ekipa. Zdarzały się takie koncerty, że jechaliśmy gdzieś nad morze i oni Schizma jechała przez Piłę pociągiem, nie? No bo wiadomo, że będzie tutaj przedział, nie? No naprawdę, bo wszyscy patrzą się po prostu, nie? Wspólnym wykładnikiem na pewno było mentalność przede wszystkim. To, co było w punk rocku negacją, to co powiedziałem na początku, tutaj bardziej patrzenie na pozytywne strony. Znaczy raz, jeśli chodzi o to przejście między punk rockiem a hardcorem, była to o wiele bardziej ekstremalna muzyka, ale dwa, również za tym pojawiały się idee, które wcześniej jak były nieobecne. Znaczy raz, że pojawiła się scena straight edge w Polsce, poza tym różne sytuacje ekologiczne, wegetariańskie. Ideologie do it yourself, nie tylko o tyle dotycząca grania czy robienia jakichś tam prostych fanzinów, ale do robienia wszystkiego, stworzenia świadomej, postkulturowej postawy, świadomej jakiejś tworzenia alternatywnego obiegu życiowego. No, taka kwestia, jeśli chodzi o image sam, bo przestały dominować skóry, ćwieki, tylko właśnie pojawiły się bandany, bluzy z kapturem. Dzisiaj to pojęcie trochę znaczy co innego niż wtedy. No, wtedy się mówiło hardcore punk, nie było, wiesz, pojęcia samego hardcore. Zawsze było HCP i że ta, wiesz, druga fala tego punk rocka to właśnie jest hardcore punk. Jakieś takie życie niekonsumpcyjne, świadomość, bycie na przykład świadomym konsumentem. Rozwijanie się człowieka, patrzenie na innego człowieka, nie negacja, raczej budowanie. Pojawiło się nagle to, że można organizować 10 koncertów pod działem, na których jest po 300 osób, nie ma przemocy. Nagle się okazuje, że ludzie mogą pisać o koncertach, bo się świetnie bawi. No więc jest w sensie mentalnym, ta scena była o wiele lepsza wtedy. Hardcore to dla mnie wtedy, i ciągle tak na to patrzę, był po prostu bardziej świadomy punk rock. Wystarczy, że ktoś posłucha naszej muzyki i da mu to do myślenia. Może będzie to jego pierwsza styczność z takim rodzajem muzyki, a może go to zainspirować. Może nie słuchać tego, ale może zmienić swój sposób myślenia, właśnie chociażby postrzegania pewnych rzeczy. Wtedy scena niezależna na kilkanaście praktycznie lat zablokowała myślenie o budowie w Polsce energetyki atomowej. Po tym jak pod wpływem prawdziwego buntu społecznego została zamknięta budowa w Żarnowcu. Znaczy, Bydgoszcz była niewątpliwie jednym z najważniejszych ośrodków tej nowej sceny hardcore punk. Ona była bardzo, no, tak powiem, zwarta i tak tam się wiele rzeczy działo. To wszystko się koncentrowało wokół modela jego brata Marcina, ale było, no, bardzo dużo ludzi jeździło na koncerty. Na przykład ja pamiętam, że w Pradze na
koncercie Gorilla Biscuits w 1991 roku było mnóstwo ludzi z Bydgoszczy. Generalnie był zorganizowany przez tą załogę bydgoską Sylwester też w takim opuszczonym ośrodku wojskowym. To był chyba z 90 na 91 rok, na który zjechała w ogóle cała Polska. To było naprawdę też jedno z bardziej niesamowitych wydarzeń. Także to była na pewno jeden z najaktywniejszych ośrodków, a towarzysko na pewno nie zapomniane czasy. A za ścianą podobno jest pięknie, a za ścianą podobno jest dobrze. Raj na ziemi, ziemia, niebie, szczęśliwy każdy człowiek. Raj na ziemi, ziemia, niebie. Te koncerty w Polsce było wiele, aż trudno je wszystkie spamiętać. Bardzo fajne dwa koncerty w Czechach. Całe jakieś szuflady listów, wręcz do tego stopnia, że ze tą skrytkę pocztową zafundowała nam nasz oddział Poczty Polskiej, bo buntowała się pani listonosz, że po prostu nie będzie do nas tego wszystkiego nosić. Tą trasę, którą Schizma grała na zachodzie, to było zejście we Francji, ja tego nie organizowałem, za tą trasą stał nasz świętej pamięci kolega Stasiek, który miał bardzo rozwinięte kontakty we Francji i dzięki temu właśnie jako jedna z pierwszych kapel w ogóle polskich Schizma wybrała się na zachód. No dla nas wszystko było świetne, nowe kluby, ludzie, samo podejście, organizacja, możliwości. No to było coś naprawdę niesamowitego. Spotkaliśmy się z całkiem inną w ogóle kulturą. Czyli chodzi nam o skłoty, czyli ludzie, którzy tworzą jakąś kulturę w miejscach, w jakichś opustoszałych domach i tam coś tworzyli. To nie była taka stricte trasa, gdzie graliśmy każdego dnia, dzień po dniu. Zdarzało się, że po parę dni po prostu musieliśmy przetrwać w danych realiach, mieszkając u ludzi nowo poznanych. W Niemczech pamiętam taką sytuację, że chyba w Potsdamie to był koncert w ogóle, którego nie mieliśmy tam grać. Nie mieliśmy go zaplanowanego, zagraliśmy go po prostu tak, że nadarza się okazja. Oczywiście też były porażki, bo w tym czasie niestety na zachodzie były bardzo radykalne zadymy ze skinheadami, zwłaszcza w Niemczech, i też parę koncertów tam wypadało. Były też takie sytuacje, że no wiadomo, czekało się na ten następny koncert, bo były potrzebne chociażby do samego przetrwania, żeby mieć, na paliwo, żeby przejechać do następnego miasta. Priorytetem było dojechanie na festiwal we Francji. To był tylko koncert, który generalnie był naszym priorytetem. Tam były pieniądze, które pozwalały nam na przetrwanie. A po koncercie jeden z widzów zaprosił nas do swojego mieszkania, który mogliśmy sobie mieszkać. On w ogóle po dwóch dniach pojechał na koncert, bo też był muzykiem. I jeszcze przez kolejne cztery dni mogliśmy mieszkać sobie w jego mieszkaniu, co dla nas było w ogóle taką sytuacją, no niespotykaną. To było właśnie w Poitiers, bo to był... To był duży festiwal fanzimu właśnie. Prasy niezależnej głównie, właśnie wydawnictw niezależnych. A muzyka jakby była rzeczą dodatkową na tym festiwalu. To wtedy nastąpiło. Wtedy nastąpiło takie pęknięcie, które po czasie doprowadziło do tego, że zespół pod nazwą Schizma istniał. Tak naprawdę z tą Schizmą, powiedzmy, sprzed dwóch czy tam trzech lat, nie mając zbyt wiele wspólnego, a nawet czasami nic. Komunistyczne wpajały nam pewne rzeczy, a teraz na dzień dzisiejszy jest powtórka z rozrywki, że czasami frakcje, które walczą o władzę w naszym państwie, tak samo są gołosłowne. Mówią, obiecują, ale nic tam nie robią. Polska jest takim specyficznym krajem, bo tutaj nigdy się nie odbyło
żadne rozliczenie. To znaczy, wiesz, jeżeli ktoś był skurwysynem, to nagle miał odpuszczone. Już teraz jest okej, nie? Znaczy, nawet nie chodzi mi o to, żeby kogoś karać, coś tam robić, tylko nie dawać nagród, bo jakby oni zgarnęli, wiesz, pełną pulę po roku 90, co było do zabrania, to zabrali i rozdzielili między siebie, więc... Największa przepaść to jest to wytłumaczyć młodemu pokoleniu na przykład, że w sklepie spożywczym był tylko ocet. Dla nich to jest po prostu science fiction, to jest tak jakby się dowiedzieć, że właśnie wylądowaliśmy na Marsie. Nie byłem problemem pieniądze, przynajmniej do pewnego poziomu. Problemem było to, za te pieniądze kupić. Dzisiaj można kupić, tylko nie bardzo są na to pieniądze. Tam nie wiem, który dylemat jest lepszy. Z mojej perspektywy osoby, która wtedy żyła 20 parę, przeżyła parę lub 20 tam lat, wydaje mi się, że lepsza jest dzisiejsza rzeczywistość. Osób, które żyją dzisiaj i o tamtej rzeczywistości ci słuchają, być może tamto wydaje się bardziej atrakcyjne. Wiesz, no ta przemiana niestety trochę tak wyglądała, że ludzie zostali, tylko nagle teraz powiedzieli, no to my teraz jesteśmy inni, nie? Więc cały ten syf został, no i przez wiele lat on był, zresztą do dzisiaj to się jakoś tam ciągnie, wiesz, też na tym mentalnym poziomie głównie wśród tych oficjeli. Wrogowie przestali być wrogami. Ci, którzy teoretycznie byli nadzieją, stali się teraz, przeszli na stronę jakby tych wrogów, bo oni się stali rządzącymi. Czyli z mojego patrzenia na świat ktoś tam kogoś zastąpił, system pozostał. On i tak mnie dalej nie lubił, ci ludzie dalej krzywo na mnie patrzyli, więc pod tym względem nie zmieniło się dla mnie nic. W każdym mieście zespół, wiesz, no po prostu lata 90. uważam, to było naprawdę mistrzostwo świata. To był ostatni dobry okres w muzyce, takie odnoszę wrażenie. I to pod względem sceny, tego co się działo, jak ludzie grali. Dopóki ci decydenci nie stwierdzili, że no fajnie, fajnie, ale na punk rocku to my daleko nie zajedziemy. Trzeba szukać, wiesz, popu, dojścia do większej ilości ludzi. No i wtedy jakby skończyło się oficjalne istnienie zespołów takich niezależnych w mediach, tak mniej więcej koło 93 roku, ja to tak mniej więcej odbieram. No i potem już wiesz, no my zeszliśmy do totalnego undergroundu, w którym jesteśmy do dzisiaj. Marcin pociągnął sprawę wydawnictwa, stowarzyszenia i zajmuje się tym do dzisiaj. Darek Paczkowski Welświnia poszedł strony tego, czym się zajmował, czyli wegetarianizm plus sztuka. Zajmuję się tym do dzisiaj. Ja jak głównie wkręciło mnie w robienie koncertów i jakieś takie tego typu rzeczy. Tak zajmuję się tym do dzisiaj. Więc każdy z nas w tych różnych przestrzeniach, którymi się zajmowaliśmy, znalazł swoją drogę życiową. To się taką wystawą. Hardcore był, ta scena niezależna była rodzajem okularów, których już się do końca życia nie zdejmie. I przez te okulary różnie, już po prostu inaczej się patrzy na życie i wierzę, że większość członków z firmy, większość z osób, które były wokół z firmy i z pozostałych grup, które wtedy istniały w Gość czy w ogóle w Polsce, ciągle te okulary nosi i pewnie w tych okularach się do trumny położy. Zawsze będę to miło wspominał, te wszystkie lata, które spędziliśmy razem i to, co przeżyliśmy, bo to było coś naprawdę ekstra.